Myślę, że on nie żyje. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który jest Sound of the Forest. Jest Wojtek. Jestem, dobry. O, patrz! Zaczął się odcinek, zaczął pracować. No i dobrze. Zanim zaczniemy, czy ty masz te nogi i te inne? Nie, zostawiłem ci je. Mówiłem ci, że osłonę na ziemi. Gdzie? Może jeszcze nie zniknęły. Nie, ten rosół zniknął. On tu był. Tu leży chyba. A nie, to wiewiórki. Nie, nie, tutaj leżały. Gdzie stoję? O, o, o! Ale idzie nowa rosło. Zupa. Idzie nowa zupa. Gdzie zupa? Gdzie to krzyczy? Czekaj, muszę a ten... Jest, dobra, widzę. A, chodź, 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 chodź. Dobrej nocy życzę. Kurde, czy to mi się pakuje? Nie, jedz tej ręki! Fuj! Nie! Przestań! Jak się to wyłącza? Ja pierdzielę, zwariuję z tą grą, nie? Wojtek, fuuuuj! That's disgusting! Zażarłem rękę. Jeszcze surową taką. Nie była zbyt gumiasta? Nie wiem. Znaczy, wystarczy mi surowców na rosołek, więc zaraz zrobię. Nóżka jest, jeszcze główka jest potrzebna. Elegancko. Nie chcę mi się z tym jechać. To. Czyli mogę ci tutaj ściany dokładać? No tak, bo trzeba wszędzie dołożyć ściany. Halo, woda, ugara. Pierwsze moje budowanie tutaj. W tym sezonie. Nareszcie. Jakieś skrawki małe mi tu dałeś tu. A, to nie mogę dołożyć. A, mogę, mogę? Mogę. Mogę, mogę. Jak dołożę drugą nogę? O nie, to zmienia w... Nie, dobra. Tutaj to jednak źle brzmi. Czekaj, tu też jest małe drewno, to też tutaj. Wiesz co, właściwie to ja... ja się przejdę do tego obozu tutaj. Właściwie możemy oboje, chodź pojedziemy. Ja tam wczoraj byłem. A, byłeś? Zebrałem sobie kole. Aha, no to ja sobie pojadę w takim razie. Meleksuniem. Aha, a ja na piechotkę, ty burżuju. Już będę. Drewna nie mam. A patyki są? Są. I zupa ci pyrka. To, o, właśnie zebrałem garnek. Ma tu panele słoneczne. Znalazłem cycki. Dobra, to są kłody. O, pilsy były. Czekaj tam w mleksie. Jakieś jedzenie. Alkohol. Jeżeli pilsy były, to biorę. A, no tak. Dobra, tu nic nie ma, ale ja pilsów nie muszę. Dobra, to tutaj będziemy chyba sobie po prostu odnawiać trochę te surowce. No, szczęście mam tutaj blisko. Gdzie były pilsy? Kamy. Nie wiem, gdzieś je zwinąłem, nie wiem, nie wiem skąd. Gdzieś tu podniosłem. Nie, tu mam drinki. Kola. Taśma. Pilsy, dobra. Więcej taśmy. Więcej kolki i panel. Dobra, jestem już. Do domu poproszę. Albo nie, wysyć mi przy kłodach. Co? Był. O! Aha, mi jednak prowadzenie lepiej szło. Już wysiadłeś? Wysiadłem. Mierzę się tym meleksem, ale podoba mi się, że coś takiego. No, w końcu. Czasami to bieganie na drugą stronę miasta, chciałem powiedzieć. Dobra, rosołek już jest. Także każdy po dwa razy się, po dwa razy się napijmy, no. No to idę. Dobra, elegancko. Dobra, ty, Kazio, też pij. Może będziesz lepiej pracować. A czekaj, a ja tego druta trochę więcej wziąłem? Nie. Ja mam jeszcze, mogę coś dać. Na ile masz tego?
Czekaj, położę kłody, co ci powiem. Ja mam drutów. Jeden. No ja też mam jeden, więc to nam i tak nic nie zmieni. Nie lubię, jak te kłody się turlają cały czas. Można je rzucać, wiesz? O, też że takie przerzucałem, tylko jakoś tak potem przestałem. No niestety, po tą wyciągarkę to będziemy musieli iść do cave'ów, ale to myślę, mówię, to już jest ostatni w sumie chyba odcinek, tak mi się wydaje, jak skończymy dom. Mhm. Bo dzisiaj raczej na pewno to zrobimy. Mamy tutaj większość i tak już ogarniętą, więc myślę, tak, że już od następnego to już pójdziemy, tak, więc domyślam się, że pewnie następne odcinki też będą w ten sposób wyglądać. No mówię, na pewno jest jeszcze kwestia tego muru, którym będziemy musieli tutaj zrobić. Ale może skoro Tomeczek tak bardzo chciał z kamienia... Kamienny! Nam kamienny, tak. No to będziesz go budował. Nie wiem jak długo, ale będziesz. Wiesz, nie, ale widzę, że te kamienie bardzo szybko się respią. Tak, tylko że z kamiennym to będzie tragedia, Tomek. Dam radę. Z kamiennym murem. To w ogóle nawet wydaje mi się, że absolutnie nie ma sensu go w żaden sposób robić, bo... To nie. Tak go zrobię. Ja nie wiem, tylko pamiętaj, że na jeden kawałek muru... Potrzeba jest ponad 20, wiem. Nie, 20. O ile? 40. A to jest kawalątek, dosłowny kawalątek muru. Dzisiaj zobaczę. Może sobie Januszka wykorzystam, żeby zbierał. No ale to Januszek ci tak szybko nie będzie zbierać, szybciej zrobić. Jak będziemy znaczy, w cave'ach, to inaczej, nie zbiera. Inaczej, gdybyśmy zrobili to teraz na przykład, że... Teraz byśmy, powiedzmy, zrobili więcej tych, no to jest szansa, ale moim zdaniem to w ogóle się mija z celem. Dobra, gdzie idziemy to drewno rąbać? No, dookoła gdzieś trzeba, no to wydaje mi się, że tu chyba już porówno zostało. Czekaj, jeszcze tylko tutaj... Tutaj widzę, że jest więcej. O, i teraz tak, czy ja mogę ją położyć tutaj? Mogę położyć tutaj. Dobra, to zrobimy tak do góry. Jak mi zafiek ktoś stąd spadnie mi na głowę, rosół. Zabiję. Ha, myślałem, że pójdziesz w moją stronę. No nie, no ścinajmy z dwóch różnych. Ty, ale te drzewa to teraz szybciutko. No dużo szybciej idzie. Dobrze, żeśmy się posłuchali z tymi rosołami. Chociaż raz posłuchaliśmy się. Nieprawda, nie raz. Ale tak porządnie. Wiele razy żeśmy się słuchali z komuś. Oczywiście wiadomo, no nie wszystko się słuchamy. Ja nie byłem jakiś taki za tymi nogami do jedzenia. No to ty. Tam kurczaczka, tak, ale nóżkę? Znaczy nie no, można robić przecież z tych... Można robić z wiewiórek, chyba z szopów, tylko że trzeba to upolować. My jeszcze musimy te sarny upolować. No, trzeba te skóry. Tylko, że z nimi to jest trochę taki problem, że po pierwsze one są szybkie. Bo chyba nie ma takiej pułapki. No wiewiórki się łapią w te. A tak bardziej tam nie rozkminiałem tych pułapek. Dobra, tutaj przy mnie jest dużo drewna, co można znosić. Ja tu jest jeszcze jedno brakuje. Dobra, lecę. On by mógł znosić nam te kłody. Się zaczyna. To jest twój odcinek, zrób z Kelvinem co chcesz. Kelvin. Kelvin, gdzieś ty jest? Czy ty weszłeś nam pod fundament domu? Tu jesteś, chodź tu. Zdobądź. Nie, żadna przerwa, żadne oczyś. Weź ubranie, nie. Podążaj za mną, nie, zdobądź.
Nie zdobądź, zbieraj. Czyli widzisz, jest zdobądź balę. Zostań. Sobie przerwę. Nie, Wojtek, to jest tak. Wybuduj, zdobądź balę. Napełnij pojemniki. No, kiwnij, ale że tak. Zaraz, co buduj? Nie buduj, co? Nie. Jaką ty mu kategorię wybrałeś? Zdobądź. No to zdobądź, no to... Bale, ale to będą tylko te bale, które są... No te pobalone, po pobalone. Virginia jest, to się chwileczkę postoję. Randewu z Virginią? Ucieka jeszcze. Ale już bliżej niż dalej. Tak, tak, ona już widzę, że coś tak zamortyzowała. Zaklimatyzowała! Dobra, prawie wszystkie ściany. Pamiętasz w tamtym foreście? No. Jak była ta taka zjeżdżalnia na kłody? Nie. Pamiętasz, jak robiliśmy taką zjeżdżalnię? Nie. Nie pamiętasz. Nie pamiętam. No, ale była zjeżdżalnia. Zjeżdżalnia na kłody? Ty nie kojarzę. Taką zjeżdżalnię, potem to się odblokowywało, była też taka wieża na paralotnie. To wieża na paralotnie kojarzę. No to potem zrobiliśmy jeszcze też taką tą. Na kłody? Taka zjeżdżalnia była. Nie wiem, to było 5 lat temu. Ja nie wiem. I na skórach żółwia żeśmy ją zjeżdżali, taką żeśmy długą zrobili. Tak, dobra, no dobra, ten bobsleigh. No bobsleigh. No to bobsleigh zjeżdżalnia. No a co, a bobsleigh to co to jest? Zjeżdżalnia dla dużych dzieci. Nie no, kombinowałem zjeżdżalnię takie. W oczach miałem taką malutką zjeżdżalkę. Bobsleigh. Jesus Christ. Where I am and what I'm doing here. 6, 7, 8, no już kuźwa! Prawie w czoło dostałem. Ty wiesz, ale ja chyba zgubiłem swoje miejsce, bo przyszedłem do twojego. A moje? Tam było. Twoje jest po drugiej stronie. Nie wiem, ja tu bardzo dużo mam desek, więc na pewno nam wystarczy. Dobrze. Tak, powinno. Pielwinek tutaj widzę też ładnie znosi belę, więc... Tylko wiesz co, Tomek, nie, zostaw mi tutaj jedną ścianę tą otwartą. Czemu? Żebym mógł sobie tutaj po prostu wychodzić nie drzwiami. Mhm. O, wiem co możesz zrobić. Tutaj dołożyć i zrobić jeszcze jeden taki ten na równi z tym. Tutaj, to. Aha, to. No. Czekaj, jak idą deski, idą tak. Co? No tutaj chyba odwrotnie zrobiłem. Tak. No tak, żeby po sobie, więc tutaj też byś tak podobnie zrobił. A, to potrzebuję tą... przegródkę. Jaką przegródkę? Jaką przegródkę? Po środku, kłodę. A po co ci przegródka? Bo nie zrobię tak, jak ty chcesz. A, no to masz przecież kłodę jedną. Włożę ci tu? Czekaj, ja ci włożę. No dobra, już puściłem ręce. Kuźwa! Dobra. No puść się. Dobra. Nie mam jednej luzy, nie ma. A mogę takie też tutaj chować?
Nie. Nie, 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 tych się nie da. Co? Ręki są. No ale ja ich nie ciobię. Ja nie bym w łeb przypieprzył, ale one są za szybkie jak dla mnie. No a kucasz przy nich? Nie, biegłem. Też nie wiem, widzę, że to chyba tak nie ma znaczenia. Ej, no gdzie są te kłody? Ej, tyle tutaj ściąłem. I mi znikły. Dobra, to dalej było? To ją na skórę potrzebujemy, co nie? Tak. Skóra zwierzęcia zebrano. Nie jedz tego! Musisz raz, a nie przytrzymać. Nacisnąłem raz. To za długo klikałeś. Musisz tak szybciutko klikać. Ja wiem, bo ja mam problem, bo ja mam tą inną klawiaturę i... Ja wystarczy, że właśnie dotknę przycisku i on już mi wchodzi. Okej, okay. Wow. To wiesz, jak u mnie musisz naduszać? Ja wiem, tylko że ja mam tą... To się nazywa optomechaniczna. Ja mam tą 6-letnią, 7, 8. Boże, ile to klawiatur ma lat? Czy trochę będzie starsza ode mnie? Na pewno. No co? U mnie czas się zatrzymał. Prędzej to tak kulka z tych starych myszek będzie starsza od ciebie. O Boże, to było tak okropne do czyszczenia. Ja tam czasem lubiłem to wykręcić i tym bawić się taką kulką. Tak? No. No to nie. Nie, no jakąś starą myszkę pamiętam. No potrzebuję jeszcze jedną skórę, to mi wszystkie pouciekały, kurde. To dałby info znajomym. Dobra, Sofie też zrobię. Zamiast wiewiórka chciałem powiedzieć marchewka. No cóż. O dobra, tu jedna na polanie leży, może mi się uda. Ale jedno trzeba przyznać. Co? Ten Forest ma tak piękną grafikę. Ma. Nawet na moich słabych tych... Moich słabych, najniższych ustawieniach. Pół dachu już jest zrobione. Dobra, mam dwie skóry. Chyba dwie skóry były na łóżko potrzebne, prawda? Tak mówiłeś. Indeed, indeed. Nie wiem, czy dobrze to zrobię, ale chyba pójdę sobie po nogę. Coś słaby jest. Jest taśma klejąca patyki. Dobra, wszystko będzie. Ja mam w ogóle poziom 15 tej siły. Ja szczerze powiedziawszy, nie mam żadnego pojęcia, co to oznacza. Że jestem silniejszy chyba. Bo ja przy tym rąbaniu nie drewna wiem. To zdobywam. No ja mam 14. A ty masz który? 15. Jakoś tak równo idzie. No tak bez strzału. Ale do czego mówię, to jest, to nie mam pojęcia. Co? Aha. Gdzieś mi kłoda wypadła. Wojtek, coś postawiłem! Nie wiem, co postawiłeś. Już, już. Tu i tu, dobra. Gdzie te inne kłody mi wypadły? To... Ja nie wiem, czy mam deskę, czy...
Tą deskę włóż do łóżka. O. Tu już chyba nie ma... Chód? A nie, Kelvin jeszcze... No, tu już się... No to kurde, nie wystarczy, trzeba więcej pościnać. Ja też od ciebie już brałem kłody, zwoziłem. Wydawało mi się, że wystarczy. Wojtek! Helikopter! What the heck? Halo! Tutaj! Help us! To jest? Widzicie nas? Tak! Halo! O, ja nie wiem, Tomek. Ląduje? Ja jak tam ludzie wyskoczą, będą nas chcieli zabić? A może to inni gracze? Co chwilę chcą nas ktoś zabić. Nie odpad... Halo! Nie uciekajcie! Oni nic tu nie zrzucili może? Ja niczym nie obrywałem. Ale to ciekawe, bo wcześniej nie było helikoptera. Ale mamy łoże, Tomeczku. Idę zobaczyć. Ja nie wierzę w ciebie. Nie wierzę w ciebie. Tomek, ty jesteś naprawdę, wiesz co, głuchy i po prostu ja nie wiem. Mózgu nie masz? Co? To ja mówiłem odnośnie tego, że tu nie będzie podłogi na górze. Po to robię to, żeby to było wyżej. Nie słuchałem. Proszę mi te wszystkie deski stąd zmyć. Będzie na dach, co prawda. Ja nie wierzę, nie wierzę w typa, nie wierzę. Od dwóch odcinków mówię i trąbię, że będzie taki ładny dach, będzie ten dach otwarty. Nie, kuźwa. Tomeczek sobie stwierdził, że sobie zrobi... Piznę podłogę, co? Była w promocji. Naprawdę, przysięgam. bardzo zabawne. No. A mówiłeś to niewyraźnie, kurde. Słuchaj, bo jak cię Tomek zaraz... Dlaczego tu żeś zniszcz... Ja nie wiem, ja... Wojtek, nie wiesz jak te części się... Sięgam, słuchajcie... Ja... nie wiem. Nie wiem. Dobrze już jest, wszystko jest? Nie wiem. To jest jeszcze panu potrzeba? Nie, wiesz, już nie. Masz. Ja pierdzielę, no nie idzie, no po prostu nie idzie się z typem dogadać ostatnio, no. Trzeba jakiegoś tajan narosu upolować. Bo mnie się już busty skończyły. A mogę kłaść dach? Nie wiem. A można z kamienia? Nie można chyba z kamienia. Co? Dach. Zobacz. Nie, raczej nie. To chyba z desek tylko. Chociaż szkoda, że Bali się nie da kłaść w taki sposób. No szkoda. Cześć, znowu sobie podłogę ułożyłem. Virginia, zaraz drzewem oberwiesz. Może lubi. Dobra, to i to. A mi zlogowało na frę. Boże, tyle tu tych desek przez wiesz Wojtka. Co? Jak już mamy to łóżko, to pamiętaj, żeby sobie cały czas grę zapisywać na wszelki... Ja właśnie ptaka trafiłem w powietrzu. No to ja też tak właśnie trafiłem. Rzucałem kłodą. I trafiłem w ptuszka. Dobra. O! Rosół jest. Ale rosołek, z drzewa to zejdź. Dobra. Krwin, czy naprawdę musisz zrobić ten przerwę tutaj? Jest, tu jest. Chodź, rosół. Ale nie bij mnie, ty! 3, 4, dobra. Dawaj rękę. Dawaj rękę, dawaj nogę. Dobra, będzie rosół kolejny. Brakuje nam jednej tej bali. Wiesz co, jakby co, to możesz zabrać sobie już ten swój garnek. A tu, ja wiem, czy mi będzie potrzebny jakiś garnek. No, ale żebyś miał, bo ja też mam swój. Sarna koło nas. Wiem, widziałem.
Dobra. Dobra, czekaj, tą zupę ugotuję. Zabrałeś ten garnek? Nie. To zabierz go. No, czekaj, mam kłody w rękach. Czemu nie chcesz z mojego garnka korzystać? No bo ja mam swój, więc ja go nawet nie jestem w stanie podnieść, żeby wodę nabrać. Czekaj. Ja się go bierze. Domyślam się pewnie, że przytrzymujesz E. Nie. To wchodzę do garka. Nie, i sam też nie. O, dobra jest. Nie mamy kłód, tu są kłody jeszcze. No, widzę, że nie musimy dokładać za bardzo. Ja tu pościnałem trochę tych kłód, także... Co ja zniszczyłem? Nie. Co ja zniszczyłem? Dobra. O, wiewiórka. O, mniam, mniam, mniam. Ty, a może tą suszarkę byś zrobił? Ja mam teraz w sumie co chwilę zbieram mięso. Stoi na przeszkodzie, żebyś zrobił. Noszę ci kłody. Są patyki. O, to jest jak się spada, to się obrywa? Z tak niska? No ja też jak z dachu spadałem, to obrywałem. Wydaje mi się, że wcześniej chyba spadaliśmy i się nic nie działo. Ale to dobrze, dobrze. Czekaj, ile tu jest potrzebne? Raz, dwa... A, czyli wszystko. I teraz są potrzebne już tylko kłody na... Na dach. Znaczy, że ten... Na dach. Gituwa. A jak my z czasem stoimy? No zaraz będziemy kończyć. To, czyli dobrze mi się wydawało, że ten dom skończymy. Tylko gdzie ja mogę suszarnię? Tylko wiesz co, nie wiem... Nie wiem za bardzo, jak tutaj wykończyć te boki, bo... Ja mam wrażenie, że ten dach trochę tam spadał, ale widzę, że tak się chyba nie da. Jak spada? A, nie, nie, nie. Dom. Gdzie jest suszarnia? Łóżko. Magazyn, magazyn kamieni, magazyn bali, magazyn dużych. Tu stojak włócznie. Po co ci włócznie? Stojak do suszenia. Tu. Je można w razie czego przynosić, nie? Tak. Znaczy to, co postawimy, to wszystko można przenosić. W razie czego bym gdzieś krzywo postawił. Rosołek jest ugotowany. Także myślę, że tutaj ten rosół to można, wiesz co, jeść na raz, dopóki jak spadnie ci ten bonus złoty, no. To wtedy dopiero następny raz. A to ja tak robię, no? No, to chyba trzeba. No dobra, tak będzie zaraz skończony. Kurde, znowu spadłem z dachu. Tylko zastanawiam się, jak wykończyć tutaj te boki, bo... Nie wiem, czy się w ogóle da cokolwiek zrobić z tego. To jest tak, co ja tu mogę ususzyć? O, tu mam to mięso. Zobaczę ryby. Tutaj też ususzę, będzie na następny raz. O, szopa zabiłem. Ale szop nie daje. Czekaj, ryba mi wypada. Kaczkę ubiłem. O, kaczkę możemy. Kaczkę, ej, paszyc kaczki. Mięska. Ej, jakby zrobić jeszcze jedną tą pułapkę na ryby, to powiem, że to nieźle idzie z tymi rybami. No. Dobra, nie ma już miejsca na suszarce. Jedno miejsce na suszarce zostało. Jeszcze jedno to mam, dobra. A nie, mam dwie ryby. Może ty zeszczeli mięsa? Ty to poczekaj, może jeszcze jedną suszarnię zrobię. Ja myślałem, że ty to w drugą stronę ustawisz, że tam by się z cztery zmieściły. Ty żeś tak... No nie wiem. Jakoś... No nie, no to później się przestawi.
Dobra, więc ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, chcecie. Jak to już? No już. A ile mamy czasu? 30. Coś tu za szybko idzie ostatnio. No. Więc ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszych kanałach. Był ze mną Wojtek. Byłem chyba ostatni raz, bo... No, jasne. I byłem też ja, widzę następnego razu, pa pa! Pa.